Witajcie, dzisiaj zajmiemy się kolejnym basem firmy Ibanez. Model SR305. Pięciostrunowy basik. Taki ma fajny grafik z tyłu. Łączenie za pomocą śrub. Przetworniki aktywne, klapka na baterię. Tak wygląda od frontu. Aktywne przetworniki naturalnie. Bardzo fajny, fajna konstrukcja. Lekki dosyć basik. Nie ciąży specjalnie grającemu na szyjce. Gryf jest fajny, wyścigowy. Bardzo, bardzo płaski. Zdecydowanie fajny do grania. Tak samo jak nawet jak na pięciostrunowy bas. Fajny ma gryf. Nie za szeroki, taki, że bez problemu się go obejmuje. Naprawdę komfortowo wykonany, komfortowo się człowiek czuje, trzymając tą gitarę w ręcach, że tak można powiedzieć. Struny generalnie są fajnie tutaj ustawione, fajna regulacja w mostku. Każda struna jest osobno regulowana i wysokość osobno regulowana. No, po prostu basik jest bardzo fajny. Posłuchajcie sobie taką małą próbkę, jak on brzmi. Zmniejszyłem teraz gałkę od basu. Teraz przetworniczki sobie zmieniamy gałką naturalnie potencjometrem takim obrotowym. Teraz jest z obu. Tylko przy gryfie, przepraszam, przy mostku, jak zresztą słychać. Teraz przy gryfie. Na oba.
powrotem na oba. Na razie.